Nowy gramofon. Jest dla Państwa już jasne, kim był Mordechaj de Birgit, czyli żydowski bard z krakowskiego Kazimierza, autor jednych z najbardziej popularnych pieśni ludowych w języku jidysz. Dobrze jest, czy dobrze było już, jeśli chodzi o noc poezji. Zaczynamy od Mordechaja Gebirtiga, czyli krakowskiego barda, barda ludowego, o którym trochę w Krakowie chyba zapomnieliśmy. Dobrze jest, dobrze się zaczęło i mam nadzieję, że dobrze będzie również w trakcie całej Nocy Poezji organizowanej w Krakowie. Alicja Kurowska, Teatr Przypadków Feralnych w Krakowie. Wydaje mi się, że o Mordechaju Gebirtigu wie stosunkowo mało osób zamieszkałych w Krakowie, co jest trochę bolesne, biorąc pod uwagę fakt, że Mordechaj ukochał sobie Kraków, a zwłaszcza krakowski Kazimierz, na którym się wychowywał. Dlatego też stwierdziliśmy, że warto by zapoznać mieszkańców Krakowa z jego postacią. Hej, klezmerze, dobrzy bracia, kelner zaraz wina da, grajcie mi piosenki wasze, by uśmierzyć smutek mój. Ciężkie dzisiaj moje serce ciągnie duszę do dna. Cierpię dzisiaj, cierpię wielce, a jak bardzo, nie wiem sam. W pewnej nucie tej piosenki zaśnie prędko smutek mój, tak jak mamy kołysanki, uśmierzają kiedyś ból. Wiele smutku, wiele zgryzoty w twórczości Mordechaja, chociaż sam mógłby mieć problem z takim określaniem swojej twórczości, bo jak usłyszałem od ciebie podczas prelekcji, podczas wystąpienia na temat Mordechaja, podchodził do sztuki frywolnie, dość frywolnie. Frywolnie? Nie wiem, czy użyłabym akurat tego określenia. Jakiego byś użyła? Podchodził po prostu osobiście, podchodził szczerze, podchodził tak jak czuł przede wszystkim. I owszem, są w jego repertuarze utwory bardzo radosne, również skoczne, które pokazują tak naprawdę to, że cieszył się pewnymi rzeczami w swoim życiu. Niemniej jednak nie można zapomnieć o tym, że doświadczył wielu trudnych sytuacji i okoliczności. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że generalnie życie to jest sinusoida, prawda? W której raz jest miło, jest przyjemnie, można się cieszyć i jest się z czego cieszyć. Natomiast również przychodzą te momenty trudne, które trzeba jakoś przetrwać i definitywnie muzyka mu w tym pomagała. Czym się cieszył Mordechaj? Cieszył się spotkaniami z ludźmi, cieszył się muzyką. Wracając właśnie do dzieciństwa, do tych czasów, kiedy mógł trochę brykać, trochę się bawić, trochę rozrabiać, uganiać się za gołębiami. Wtedy też czuł taką frajdę. I mój słodki ojca już zaśni, se oczka czarne mowa zamknie. Urosna się już więc ile czasu jeszcze, mam nucić ci do snu dolina. Urosłeś już więc ile czasu jeszcze, mam nudzić ci do snu Torulilaj. Śpi mój mały, śpi spokojnie obok, mamusia cię ochroni, to jej znój. A ile jeszcze łez mi wylać przyjdzie, byś wyszedł na człowieka skarbie mój. A ile jeszcze
Już za czasów jego życia tutaj w Krakowie wiele utworów, które stworzył, które napisał, które skomponował, miało status, powiedzielibyśmy, kultowych. Słynne są anegdoty na temat tego, jak lubił pouczać różnych ludzi, którzy niekoniecznie zdawali sobie sprawę z tego, że mają do czynienia z na przykład autorem pieśni, którą śpiewają. Zdecydowanie słynna jest anegdota, według której pewien żebrak miał wykonywać jedną z jego pieśni pod jego oknem i Mordechaj miał zaproponować mu lekcję śpiewu, natomiast ten żebrak miał odpowiedzieć, że on tę pieśń śpiewa od 20 lat w ten sposób i nikt go nie będzie tego uczył. Co świadczy o tym, że już za życia urósł do swego rodzaju legendy. Jego pieśni były bardzo mocno znane wśród społeczności żydowskiej i na przykład dzieci przebywające w sierocińcu, który prowadził Korczak, również znały jego pieśni i śpiewały je. Marny los pisał mi życiorys. 13 lat, a ciężar życia spory. Straciłem dom, dorosłem w parę chwil. Mamą był wysił i ulica. Zdałem ich główną tajemnicę. Musisz sam zarobić, jak chcesz żyć. To ja, Abramek Krakowski, złodziejaszek. Artysta wielki, co na swym fachu zna się. O, mówię wam, że podoba mi się świat, choć już od dziecka widziałem go zza krat. Ja się wśród kramów na biegunie nastawiam. Swój honor mam, bogatych chcę obrabiać, bo to jest sztuka, by panu portfel skraść. To ja, Abramek, złodziej, ale fat. Pierwszy sztos dla kawałka chleba, głodny wie, że może mieć smak nieba. Chciałem żyć i żebrać, a nie kraść. Ale świat wyleczył mnie z tych mrzon. Żebrak won, bo państwo obrażone. Tylko spryt mi w palcach dawał żyć. To ja, Abramek, krakowski złodziejaszek. Nieskromnie powiem, że w palcach pałem maszy. Jak rozumiem, co jest smutne, oczywiście, Gebirtik jest bardziej doceniany poza granicami Krakowa i Polski. Na pewno ma wielu więcej sympatyków poza granicami. Na przykład jeszcze za życia jego piosenki można było usłyszeć na Broadwayu, ale również pojedynczy artyści z Niemiec czy z Włoch ukochali sobie jego pieśni na tyle, że nagrywali całe płyty ze swoimi interpretacjami twórczości Gebirtiga. Można go usłyszeć również w tym momencie w izraelskim radiu, a nawet w Tel Awiwie jest ulica, która nosi jego imię. Dlaczego zdecydowaliście się odkurzyć, że tak to powiem, akurat tego artystę? Uważamy, że mieszkając w Krakowie, warto jest znać artystów z nim związanych, zwłaszcza takich, którzy jednak nosili głęboko w sercu to miasto. Jeszcze przy okazji kultura żydowska jest niezwykle interesująca, w związku z czym troszkę złapaliśmy dwie sroki za ogon w tym momencie i chcieliśmy po prostu ocalić od zapomnienia w pewien sposób Mordechaja. Dobrze jest, Żydzi mówią, dobrze jest, chociaż bruknie się śmierć. Czemu ten lud krzyczy wciąż? Powtarzają, dobrze jest, wykrzykują, dobrze jest, chociaż ból łzy, dobrze jest. Zizgut, zizgut, zizgut oznacza jest dobrze, a wróg już dalsze kresy pochłania jak smok. A Żydzi wciąż jest dobrze, tak wołają co krok. W porządku, jest dobrze, jest gut, wróg naje się, pęknie i szluz. Zizgut, 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 zamęczy się wróg, zizgut. Dobrze jest, krzyczą Żydzi, dobrze jest. Choć lądem idzie wróg, co pół Europy już zmiótł i wciąż mu puchnie brzuch. Zostawia po sobie otwarty grób. A Żydzi krzyczą, dobrze jest, Żydzi powtarzają, dobrze jest. Niedola nie może wiecznie trwać. Zizgut, zizgut, zizgut oznacza jest dobrze, bo wróg już z dumy jest wątły i koniec już wnet.
więc krzyczą: dobrze jest, niech płynie i krew. I zdradźcie mi, dlaczego mój lud ma w duszy grodzone zizgut? Zizgut, zizgut, by przetrwać swój grób. Dobrze jest na tej nocy poezji, bo jak widzę w Café Szafe, dopisała przede wszystkim publiczność. Bo to, że dopisze obecność drużyn, które brały udział w grze miejskiej w ramach nocy poezji, ogrywanie tabu, to było wiadomo. Nie do końca było wiadomo tak naprawdę, bo my tutaj w tym roku postawiliśmy na pewne przekroczenie. Dawid Mateusz z Krakowskiej Szkoły Poezji imienia Aleksandra Fredry. Swoją propozycję, to znaczy gry miejskiej, poetyckiej gry miejskiej, kierowaliśmy głównie do ludzi spoza tak zwanej bańki poetyckiej. I właściwie to się tutaj udało, ponieważ z 9 drużyn trzyosobowych, które zapisały się na naszą grę, tak naprawdę tylko 2 były związane jakkolwiek z poezją, a większość to byli ludzie zupełnie, którzy z poezją przyznawali się, nie mają na co dzień współczesną szczególnie dużo wspólnego, więc bardzo się cieszymy z tego, bo to było tak naprawdę celem otwarcie drzwi tego rezerwatu poezji polskiej, który jest rezerwatem zamkniętym. Wyszliście na miasto, otworzyliście się też na przestrzeń przede wszystkim. Powiedz proszę, jaką formę miała tegoroczna gra? Poprosiliśmy 6 poetów z Krakowskiej Szkoły Poezji imienia Aleksandra Fredry o napisanie krótkich tekstów, niekoniecznie wierszy, na temat związany z tabu. Konkretne tematy, które gdzieś tam wybieraliśmy wcześniej, związane w jakiś sposób z tabu, ponieważ tabu był naszym sposobem na ogranie tegorocznego tytułu całej Nocy Poezji, to znaczy cisza. Zastanawiając się, co chcemy z tą ciszą zrobić, stwierdziliśmy, że fajny sposób na ogranie tego będzie poprzez tabu, bo wokół czego jest cicho, wokół tabu. I tak naprawdę napisaliśmy 6 wierszy, które zostały, wierszy zagadek, odczytane wszystkim drużynom i ze słów, które były odpowiedziami na te zagadki, drużyny nasze napisały wiersze, wykorzystując te słowa. Co ty jako organizator rozumiesz przez tabu? Tabu to przede wszystkim coś, o czym się nie mówi, coś, czego się unika, coś niewygodnego, coś, o czym lepiej nie mówić w towarzystwie, coś, co tak naprawdę pozostaje w ukryciu, coś, wokół czego jest tak naprawdę cicho. Ja słuchałem wszystkich wierszy, które były prezentowane przez uczestników i motywem przewodnim większości z nich były pieniądze. Gdybyś mógł słuchaczom wyjaśnić, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pieniądze były jednym z naszych haseł, odpowiedzi na zagadkę, ponieważ pieniądze są tematem tabu. Są tematem tabu w naszym kraju pod wieloma względami i tak naprawdę z zupełnie bardzo, bardzo różnych względów. Tych pieniędzy często brakuje, albo tych pieniędzy jest za dużo, nie tam, gdzie powinno być, o pieniądzach się nie mówi i tak dalej, i tak dalej. Wokół pieniędzy w naszej kulturze przynajmniej jest pewien taki nimb niedostępności, że nie do końca wypada tak naprawdę o nich mówić i stąd właśnie pieniądze, co ciekawe właśnie z tych wszystkich słów, to okazało się najpopularniejszym hasłem w wierszach, które pisane były przez nasze drużyny. Obok chyba pantofelków. Albo pantofla raczej. Pantofla jako pogardliwe określenie uległego wobec kobiet mężczyzny. To jest z kolei inne tabu. Tabu gdzieś tam w kulturze mocno zmaskulinizowanej, gdzie właściwie o tej roli tak naprawdę odwrotnej, to znaczy się, gdzie ten mężczyzna nie jest dominujący, a raczej tym uległym, mówi się tak naprawdę niewielu, nie mówi się wcale. Dla wielu mężczyzn jest to właśnie temat tabu, temat trudny do rozmowy, szczególnie w gronie typowo męskim. Gdybyś mógł zdradzić, jak wyglądały obrady jury, które przyznało nagrody, no i w efekcie nagrodziło właściwie wszystkie biorące udział w grze drużyny. To znaczy nagrody otrzymali rzeczowe, książkowe, faktycznie wszyscy uczestniczy, bo chcieliśmy docenić po prostu inwencję i też zaangażowanie uczestników tej gry, naszych drużyn, szczególnie, że nie stykają się z poezją na co dzień, jak mówią często i też nie piszą poezji na co dzień bardzo często, więc uważaliśmy, że po prostu warto jak najbardziej docenić to, że jednak podjęli ten trud i te wiersze wszystkie 9 drużyn napisało. Przydaliśmy 2 pierwsze miejsca, 1 wyróżnienie. Na bardzo prostej zasadzie
każdy z jurorów, to znaczy animatorów dzisiejszej gry poetyckiej, przyznawał 3 równorzędne głosy i z prostego rachunku wyszło, że mamy 2 pierwsze miejsca i 1 wyróżnienie. Patrycja Krakowińska. Szymon Domański. I powiedzcie teraz, jak nazywała się wasza drużyna, bo zajęliście pierwsze miejsce w tegorocznej grze miejskiej w Nocy Poezji. Nasza drużyna nazywała się Mirabelki. Wiersz. Kredowa wróżka. Zdobywamy pieniądze przemocą. Pieniądze dały nam raka. Pantofelki drwią ze wstydu na szkle mikroskopu. Szkło zabrudzone niewidzialną ręką. Eutanazja wpisana w obieg, gotowa do przewalutowania. Zostawia na nas odciski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakby z nagromadzenia tych słów, kluczy, haseł, które właśnie wyciągnęliśmy, że tak powiem, z wierszy poetów i poetek, które wcześniej spotkaliśmy w określonych miejscach, właśnie wyszły te poszczególne hasła, między innymi pieniądze i pantofelek. Pantofelek wziął się z wiersza, który był parafrazą Bursy właściwie, więc to tym bardziej logiczne. A kredowa wróżka? Kredowa wróżka to jest potoczna nazwa na obrys ciała, które jest, no tam martwe, tak. Denata. Denata, dokładnie. I pomyśleliśmy, że to fajnie koresponduje z tym, że oczywiście piszemy wiersz o krytyce kapitalizmu, więc jakby ciężko pisać inne wiersze w tych czasach. I zgrało się to nam ładnie ze zbrodnią, która jest popełniana na ludzkości tak naprawdę. Myślę, że mogę użyć takich górnolotnych określeń. Czy wy macie coś wspólnego w ogóle z poezją, czy jesteście w tym aspekcie laikami na przykład? Ja przed laty kilkoma, gdzieś tak w pandemii, publikowałam kilka swoich wierszy w kilku miejscach. Generalnie też jednym z autorów był Bartek Turski, którego już tutaj nie ma. Bartek także równolegle ze mną właściwie, można powiedzieć, debiutował. On też publikował w Tlenie Literackim. Razem z Bartkiem nieobecnym chadzamy często na eventy, które są organizowane w Krakowie i też w innych miastach, więc coś chyba wspólnego z poezją mamy. A u ciebie jak to wygląda? No ja jestem aktywnie działającym poetą, niedawno wydałem książkę o tytule Daj mi ten sandbox, nakładem wydawnictwa J właśnie, w którym również Patrycja publikowała, również publikuję wiersze, także aktywnie działam. Pytam dlatego, że od organizatorów wiem, że sporo z uczestników tej imprezy w tym roku to byli właśnie ludzie, którzy na co dzień z poezją nie obcują. Waszym zdaniem, tak po prostu, takie wydarzenia, taka impreza, taka gra miejska pozwala otworzyć się na poezję? Wydaje mi się, że tak. Ja poza jakby jakimiś moimi około poetyckimi sprawami też studiowałam polonistykę i wydaje mi się, że taka ogólna wiedza Polaków na temat na przykład poezji współczesnej kończy się na tym, że żył Czesław Miłosz, była w Krakowie i jest wciąż Szymborska. Może czasami dociera ta wiedza do nowej fali, ale to w takich porywach wielkich i myślę, że no cóż, to jest takie fajne, aktywizujące. Też widziałam, że przychodziły chyba jakieś rodziny czy jakieś pary, więc myślę, że to fajnie pokazuje fakt, że poezja żyje, funkcjonuje. Uważam, że super, że taka inicjatywa jest i chciałbym też podkreślić, że większość tych ludzi, którzy nie są poetami, te wiersze były na naprawdę wysokim poziomie i to było świetne, dlatego bardzo fajnie, że takie gry docierają. Chociaż jest mało okazji na to, to gra poetycka Tabu była jedną z takich okazji dotarcia do szerszego grona odbiorców, co jest super moim zdaniem. Antek Tujek, Michał Maczuga, Kłapouchy w liczbie mnogiej. To na początek rozjaśnijcie mi, skąd ten Kłapouchy i dlaczego jest go aż tyle? Kłapouchy był na koszulce 4. albo 3. osoby z drużyny, czyli Natalii. Powiedziała, że lubi Kłapouchego, więc użyliśmy go w nazwie. Czyli całkowity przypadek, ale chyba przypadek nie rządził waszą poezją, waszą twórczością. Gdybyście mogli przypomnieć tytuł swojego wiersza i z grubsza opowiedzieć, powiedzmy, co autor miał na myśli. Pyszne.pl to był tytuł tego wiersza. Kolejność, w której biel raka jest na pierwszym miejscu i miejscu ostatnim i każdym po drodze. Biel, czerń, szara zasada pierwszeństwa, szybkości i niewnikliwości mówienia o sobie. Prawy górny róg nie ma znaczenia. Przemoc wchodzi w X jak w masło. Spróbuj, jeśli jest pycha, nie będzie wstydu. Dziękuję. Absolutnie nie.
Co autor miał na myśli? Myślę, że tutaj Antek może powiedzieć więcej. Generalnie jakby cała ta zabawa, czy całe to wydarzenie opierało się na temacie tabu. I w sumie warto chyba opowiedzieć nie tyle o tym wierszu, chociaż na końcu oczywiście do tego dojdziemy i będziemy do tego zmierzać. Ale wyłapaliśmy to i nie wiem, nieważne, które z nas to było, że przy odgadywaniu haseł poszczególnych poetów, przy każdym poszczególnym haśle kto inny wyłapywał to hasło. To znaczy, że przy każdym innym temacie tabu albo Michał, albo ja, albo Piotr, albo Natalia, bo byliśmy w tej drużynie, ogarniali, co jest tematem czy hasłem danego zagadnienia tabu. To znaczy, każdy z czym innym miał problem. I też o tym tabu mówi wiersz. Tam pojawia się takie sformułowanie: zasada, szara zasada pierwszeństwa, szybkości, niewnikliwości mówienia o sobie. W sensie ta niewnikliwość, szybkość, według mnie traktowana powinna być jako płytkość, czyli taka powierzchowność mówienia o sobie. Może to nie jest tabu, w sensie to, że mówimy w bardzo płytki sposób i powierzchowny o sobie, ale moim zdaniem się bardzo łączy, bo nie... Tabu jest chyba to, czego nie mówimy, kiedy mówimy powierzchownie, co? Czyli właściwie w jakiś sposób unikamy tego, co nas boli, tego, co jest w nas w środku, tego, co w jakiś sposób dotyka naszej wrażliwości. Uciekamy od tej wrażliwości na co dzień, dlatego mówimy o sobie powierzchownie, dlatego w jakiś sposób ta powierzchowność, ona się teraz różnie kojarzy w naszej codzienności, bo raczej mówiąc powierzchowność mówimy, nie wiem, o gwiazdach, o jakichś takich problemach z portali plotkarskich, ale myślę, że w tym kontekście powierzchowność jest raczej swego rodzaju lękiem przed otwarciem się na ludzi z zewnątrz, przed pokazaniem naszych słabości albo tego, czego się boimy. No funkcjonuje ta zasada właśnie szybkości, niewnikliwości mówienia o sobie i też zasada szybkości, niewnikliwości słuchania o kimś innym. I generalnie w tej pierwszej części, w tej pierwszej zwrotce tekstu mowa jest o nowotworze. Akurat ja odgadłem to hasło o raku u jednej z poetek, chyba Joanny Łępickiej, jeżeli mi pamięć nie myli, bo ten temat tabu mnie dotyczy. Michał odgadł temat związany z przemocą, ktoś inny z pantoflem, mniejsza o to. W każdym razie miało to niemałe znaczenie przy interpretacji pierwszej zwrotki i pisaniu też de facto pierwszej zwrotki tego tekstu, który nazywa się Pyszne w PL. Wybraliście wcześniej już udział w grze miejskiej w ramach Nocy Poezji? Ja nie. Również nie. To jak ją oceniacie? Dla mnie było to wspaniałe przeżycie. Ja też podkreślałem poza wywiadem, że jestem raczej sojusznikiem poetów. Na co dzień nie jestem poetą. Przyjechałem tutaj bardziej towarzysko i bardzo, bardzo podobało mi się samo wydarzenie, też ta aktywizacja, też to podejście do tych wszystkich zadań całej naszej drużyny. To rzeczywiście pokazywało, że wzięliśmy to na serio, ale teraz mam wrażenie, że czegoś mnie to nauczyło, coś to mi pokazało. Prosto z gry miejskiej przechodzimy do tematu mniej tabu, czyli do Wisławy Szymborskiej, bo to ona była myślą przewodnią, jej twórczość była myślą przewodnią slamu, który właśnie się odbył. Slam Wisława Szymborska we wielu językach. Rozumiem, że pomysł na wydarzenie w ramach Nocy Poezji zrodził się dlatego, że Wisława Szymborska, tak jak w Polsce jest kochana, tak na świecie uwielbiana. Wisława Szymborska jest naszą patronką w tym roku. Marta Grabowska. Jestem historyczką sztuki i kuratorką, współinicjatorką Muzeum Herstorii Sztuki i pomysłodawczynią slamu poetyckiego w wielu językach. Dlatego postanowiłyśmy tutaj z dziewczynami z Muzeum Herstorii uczcić ją takim sabatem u Szymborskiej, bo tak się nazywa nasze całe wydarzenie dwudniowe. Niewiele osób wie o tym, że sama Szymborska odprawiała takie sabaty, zapraszała swoje znajome i wyznawała jedną zasadę, nie narzekać. I my w Muzeum Herstorii Sztuki także wyznajemy taką zasadę, dlatego myślę, że ona jest trochę naszą taką duchową przewodniczką. My się staramy prowadzić dialog. To jest taka nasza jedna z zasad, oprócz herstorii i sprawczości dokładnie. I myślę, że ta zasada nie narzekać to jest taka fajna zasada do prowadzenia dialogu. A dlaczego zrobiłyśmy sabat w wielu językach? To dlatego, że obracamy się w takim towarzystwie wielokulturowym. Wiele osób z naszego otoczenia to osoby, które nie mówią po polsku, a mieszkają w Polsce już od bardzo dawna. Uczą się polskiego, tak jak było dzisiaj słychać Andrę Mauricio, która recytowała i po hiszpańsku, i po angielsku, i po polsku. No i chciałyśmy trochę wyjść naprzeciw właśnie tym osobom, które nie mogą partycypować w tego typu wydarzeniach, jak właśnie ta Noc Poezji, bo z tego co wiem, bardzo mało wydarzeń w ogóle w języku angielskim się dzisiaj odbywa, dlatego my chciałyśmy stworzyć coś dla każdego. Miłość szczęśliwa.
Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi. Pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak stać się musiało. Nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a nie na innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza. I strąca. I zgubiłam tekst. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę. Udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją. Obraźliwie. Jakim językiem mówią. Zrozumiałym na pozór. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślne obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co liczyć by mogły religie, poezje? O czym by pamiętano? Czego zaniechano? Kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą milczeć o niej, jak o skandalu z wysokich sfer życia. Wspaniale dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie nieznający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. Maja Wojsa, wolontariuszka Teatru Supernowa, uczestniczka slamu poetyckiego poświęconego Wisławie Szymborskiej. Ja tam się znalazłam z totalnego przypadku, z racji na to, że to wydarzenie trwa w tej samej przestrzeni, gdzie jest właśnie scena Teatru Nowa. Ja byłam tuż obok, więc stwierdziłam, że skoro jestem tuż obok, to czemu nie wejść ten drugi bok. No i tak jakoś wyszło, że znałam kilka właśnie wierszy Szymborskiej i stwierdziłam, że skoro różni ludzie wychodzą i mogą mówić, no to ja będę jedną z takich osób. Nie będę ukrywać, że wiersze, te, które przedstawiłam, były to wiersze, które ja znam, które już kiedyś przedstawiałam, więc też mi było łatwiej po prostu z nimi wyjść do publiczności i przedstawić je w ciekawy sposób. Powiedziałaś, że już zdarzyło ci się prezentować te wiersze, recytować. Rozumiem w takim razie, że z poezją jesteś na ty, a nie na pani. Bardzo dobre określenie i tak, jak najbardziej, chociaż było to w latach dziecięcych, licealnych i chwileczkę policealnych. Szczerze mówiąc, to powiedzmy wystąpienie przed publicznością dzisiaj, to było moje pierwsze wystąpienie od ładnych paru lat. I mega w ogóle się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział, mimo że to było totalnie z przypadku, bo naprawdę mi tego brakowało, jak się okazuje. Ale tak, odpowiadając jeszcze na pytanie, to jak najbardziej konkursy recytatorskie były mi gdzieś tam bliskie, czy właśnie jakieś warsztaty teatralne i w ogóle granie w teatrach, więc gdzieś tam tą poezją się siłą rzeczy żonglowało. Perspektywa. Minęli się jak obcy, bez gestu i słowa. Ona w drodze do sklepu, on do samochodu. Może w popłochu, albo roztargnieniu, albo niepamiętanie, że przez krótki czas kochali się na zawsze. Nie ma zresztą gwarancji, że to byli oni. Może z daleka tak, to bliska wcale. Zobaczyłam ich z okna, a kto patrzy z góry, ten najłatwiej się myli. Ona zniknęła ze szklanymi drzwiami. On siadł za kierownicą i szybko odjechał. Czy nic się nie stało, nawet jeśli stało. A ja, tylko przez moment, kiedy nas widziałam, próbuję teraz w przygodnym wierszyku wmawiać wam, czytelnikom, czy to było smutne. Inaczej nie mogę zacząć rozmowy z tobą.
Jaka perspektywa była widzialna ze sceny? Na pewno dużo ludzi i bardzo było to stresujące dla mnie. Apollo Bujak, oglądający slam i w sumie jakoś tak wyszło, że uczestnik. Bo jednak wystąpienia takie przed dużą grupą słuchaczy na pewno nie są proste. Wiersz, który wybrałeś, jak rozumiem, jest dla ciebie w jakiś sposób szczególny, bo też na nim oparłeś swój własny utwór Zgoda, jeśli dobrze pamiętam, który również przed publicznością zaprezentowałeś. Tak, jest to jeden z moich ulubionych wierszy Szymborskiej. Moim pierwszym wierszem, jaki postanowiłem tutaj przeczytać, ale niestety mnie uprzedzono, było Tego się nie robi kotu. I jest to jeden z moich ukochanych wierszy Szymborskiej, ale tak, perspektywa jest zdecydowanie kolejna w kolejce. To jest Noc Poezji, więc jak każdego uczestnika tego wydarzenia pytam o jego przygodę z poezją, o tym, jak zapoznałeś się z poezją, czy poezja jest ci po prostu na co dzień bliska? Poezja nie jest mi do końca na co dzień bliska, ponieważ jestem akurat licealistą i jestem na biologiczno-chemiczno-matematycznym profilu, więc kompletnie nie jest to, że tak powiem, mój krąg codzienny taki, ale jest to moje też zainteresowanie i zdecydowanie jest to coś, co wyniosłem jeszcze z bardzo dawnej szkoły podstawowej, gdzie zainspirował mnie bardzo do takiej eksploracji poezji i ogólnie sztuki mój nauczyciel. Mnie podczas tej nocy poezji zaskakuje. Naprawdę zaskakuje mnie to, ile ludzi niezaznajomionych albo nie korzystających na co dzień z poezji pojawia się na tych wydarzeniach. Tutaj w sali, w której byliśmy na slamie, właściwie szpilki nie szło wcisnąć. Dokładnie. Nas też bardzo zaskoczyła frekwencja. Myślę, że tak z 80 osób się przewinęło. Niektórzy musieli wyjść wcześniej i to było bardzo fajne, bo przychodzili różni ludzie właśnie też tutaj z teatru, którzy zostawali i recytowali swoje wiersze, ale faktycznie trochę nie byłyśmy przygotowane na to, ile osób będzie. Nie miałyśmy nawet mikrofonu. Tak sobie wymyśliłyśmy, że zaprosimy znajomych i rodzinę i jakieś tam osoby właśnie wspieraciółki muzealne, a okazuje się, że bardzo dużo osób jednak interesuje się tą poezją i też myślę, że Szymborską i to pewnie dzięki temu, że jest ten rok Szymborskiej i bardzo się cieszymy, że tyle osób przyszło i że było to zainteresowanie. Czy Szymborska jest trudna w interpretacji? Czy dla kogoś, kto recytuje jej wiersz, kto występuje przed publicznością, to są utwory, w których, nie mówię o słowach, bo słowa każdy przeczytać może, ale czy łatwo jest przekazać to, o co autorowi de facto chodziło. Nie ma czegoś takiego jak zła albo dobra interpretacja, nie? Jakby to są rzeczy, których nas uczą w szkołach, za które dostajemy punkciki, za które dostajemy nagany, jeżeli są niepoprawne, wiem z autopsji, więc pytanie, czy jesteśmy w stanie przekazać to, o co chodziło autorowi. Myślę, że za każdym razem, tak? Wystawiając jego treści, przedstawiamy to, co autor ma na myśli, no bo jego myślami są właśnie te teksty. A jeżeli chodzi o samą Szymborską i będę mówić z własnego doświadczenia, nie? Więc czy mi jest trudno przedstawiać jej wiersze? Nie. Ja, szczerze mówiąc, z poezją, no nie, że jestem na bakier, natomiast nie jest to mój, powiedzmy, główna dziedzina sztuki, którą lubię, którą się zajmuję. Natomiast jeżeli już w niej siedzę, no to Szymborska gdzieś tam jest w czołówce, właśnie z racji na to, że jej teksty są dosyć, no określenie proste, nie jest zbyt dobre, natomiast z braku laku nie potrafię znaleźć innego doboru słów. One są proste pod takim względem, że łatwo przystępne, dzięki czemu myślę, że osoby, które chciałyby na przykład zacząć bawić się w poezję lub po prostu zgłębiać jej tajniki, myślę, że od Szymborskiej warto byłoby zacząć. No ja w ogóle jej twórczość poznałam od piosenki Manam. Nic dwa razy i ta piosenka no jakby jest naprawdę wybitna i dzięki niej poznałam właśnie dalszą jej twórczość. Dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtęższymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem,
Odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.